Ze mną jest pani Barbara Szymanek-Sedlaczek, wicedyrektor Kolegium Nauczycielskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Na początek proszę powiedzieć mniej więcej, jaki charakter mają studia dla państwa uczelni. Kolegium Nauczycielskie jest zakładem kształcenia nauczycieli i przygotowuje nauczycieli do szkół podstawowych i do gimnazjów, głównie w kierunkach humanistycznych. Podstawowym naszą specjalnością jest język polski, do którego dołączone są inne specjalności dodatkowe, jako że dzisiaj współczesny nauczyciel musi mieć dwukierunkowe przygotowanie. Więc mamy język polski z historią, język polski z bibliotekoznawstwem, język polski z etyką, język polski z edukacją wczesnoszkolną i język polski z terapią pedagogiczną. Myślę, że ważna, istotna kwestia to ta, że państwa szkoła jest bezpłatna. Tak, nasza szkoła jest bezpłatna. Szkołę prowadzi, finansuje samorząd województwa dolnośląskiego i posiadamy piękny budynek zabytkowy niedaleko dworca na Dąbrze. Stąd łatwo do nas dojechać, zresztą w mieście jest bardzo dobry. Budynek jest wyremontowany, odnowiony, dysponujemy wieloma salami multimedialnymi i biblioteką na poziomie takim, która pozwala naszym studentom korzystać na miejscu z całego księgozbioru. Przy bibliotece jest centrum multimedialne i zapraszamy wszystkich. Jak wygląda kadra naukowa? Jacy profesorowie, jakich uczelni wypadają u państwa? Oprócz pracowników zatrudnionych w kolegium, współpracują z nami wykładowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzą też zajęcia wykładowcy Uniwersytetu Opolskiego, głównie jeśli chodzi o terapię pedagogiczną i edukację wczesnoszkolną. Z pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego współpracują z nami pani profesor Irena Kamińska-Szmaj, z historii pani profesor Elżbieta Kościk, wykłady ma z językoznawstwa profesor Miodek, czyli naprawdę warto. Oferują państwo studia licencjackie. Jakie są możliwości kontynuowania studiów po ukończeniu państwa uczelni? My prowadzimy studia na poziomie licencjatu i można z dyplomem licencjatu kontynuować studia na Uniwersytecie Wrocławskim bądź Opolskim. Nasi absolwenci głównie kontynuują naukę na uzupełniających studiach magisterskich w Instytucie Filologii Polskiej, ale sporo jest też osób, które kontynuują na pedagogice Uniwersytetu Wrocławskiego bądź na terapii pedagogicznej w Opolu. Jak wygląda rekrutacja do państwa uczelni? Co zainteresowany potencjalny student powinien zrobić, żeby zostać studentem właśnie państwa uczelni? Rekrutacja zresztą trwa bardzo długo. Są trzy różne terminy składania dokumentów. Dysponujemy dużą ilością miejsc, ale no, trzeba mieć po prostu świadectwo maturalne. Robimy konkurs świadectw, niezależnie od tego, czy jest to stara, czy nowa matura. Więcej wiadomości o rekrutacji, o sposobie przeliczania punktów można znaleźć na naszej stronie internetowej, ale no nie zdarzyło się jeszcze ostatnimi laty, żeby chętni nie zostali przyjęci. Każdą ilość osób chętnych, które się zgłaszają, jesteśmy w stanie przyjąć. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Barbarą Szymanek-Sedlaczek, wicedyrektor Kolegium Nauczycielskiego.